powiedzieć tyle, że bardzo się cieszę, że Fronda postanowiła wznowić i odnowić właściwie wydanie historii kościoła Eusebiusza z Cezarei. Wielu nazywa go pierwszym i właściwie pierwszym historiografem historii kościoła, ale traktuje go tak trochę po macoszemu, bym powiedział. To znaczy jest z jednej strony, to są ci świeccy historycy, tacy jak Herodot, Tukidydes, Liviusz, Tacyt, no a potem, prawda, zaczyna się ta trochę, jakby to powiedzieć, gorsza wersja historii, czyli ta taka apologetyczna, chrześcijańska, no bo jest napisana z perspektywy człowieka wierzącego, jakim z pewnością Eusebiusz z Cezarei był i on też jako apologeta występował. Otóż wydaje mi się, że to są niewłaściwe proporcje i trzeba na tę historię spojrzeć tak, jak patrzymy na inne historie starożytne. Oczywiście historyk starożytny pisał w inny sposób niż historyk współczesny, przede wszystkim dlatego, że dla współczesnego historyka podstawową rzeczą są źródła pisane. To wszystko, do czego może dotrzeć w archiwach, dokumenty, które może porównywać, prawda? W przypadku historyka starożytnego ta możliwość dotarcia do źródeł nie była tak łatwa, zresztą historia była w głównej mierze historią przekazywaną słowem, mówioną. Dlatego historyk starożytny bardziej przypomina reportera współczesnego, dziennikarza można by powiedzieć, niż tego dzisiejszego historyka, który siedzi głównie w archiwach i porównuje, bada dokumenty, rozkazy, decyzje itd. On opierał się tylko w pewnym stopniu na dokumentach i tych w historii Kościoła jest naprawdę bardzo dużo, sięgających samych początków Kościoła. Rzecz się tak naprawdę zaczyna od działania Chrystusa, a nawet jeszcze, że tak powiem, od tego wątku teologicznego, bo tak na to należy spojrzeć, czyli od momentu, kiedy Chrystus, od narodzin Chrystusa, ale też nie tylko człowieka Chrystusa, ale też narodzin, prawda, Syna Bożego, ale później mamy całą masę tekstów, do których nigdy w inny sposób byśmy nie mieli dostępu, przechowanych z I wieku, II wieku, początków III wieku po Chrystusie, czyli okresu już coraz bliższego samemu Eusebiuszowi. No ale druga rzecz, która jest tutaj bardzo ważna, on też opisuje swoje własne doświadczenia, szczególnie widać to przy opisie, to jest ósma księga, przy opisie męczeństwa chrześcijan, tej największej fali prześladowań, która została wszczęta przez cesarza Dioklecjana w 303 roku po Chrystusie. Więc mamy tam zarazem źródła historyczne, najwcześniejsze, pokazujące, jak kształtował się Kościół, w jaki sposób się rozwijał, ale też doświadczenia i wrażenia osobiste zebrane przez człowieka, który w tamtych czasach żył i uczestniczył. Żywa historia Kościoła, żywa tradycja Kościoła, to jest coś, do czego trzeba ciągle wracać, jeśli chce się być i chce się rozumieć, czym było chrześcijaństwo i czym wciąż być powinno.